Ekscelencjo, drodzy prelegenci, szanowni państwo, droga żono, która też tu jesteś. Miałem przyjechać i opowiedzieć trochę o tym, czemu ja pracuję w Archipelagu Skarbów. Później trochę zmodyfikowaliśmy temat, ale ten wstęp chciałbym rozwinąć. Jak trafiłem do Archipelagu Skarbów, do programu profilaktycznego, który jest przeznaczony dla szkół gimnazjalnych, też klas pierwszych ponadgimnazjalnych, to ja uległem temu obrazowi młodzieży, jaki jest prezentowany w mediach, że takie miałem nastawienie, tak sobie myślałem, no za moich czasów też dużo żeśmy robili różnych takich jakichś nieprzyjemnych rzeczy, nieprzyjemnych z punktu widzenia rodziców, wychowawców, no ale teraz to, co jest z tą młodzieżą, no to naprawdę jest nie za dobrze, no jest bardzo źle. No i trafiam do programu, wychodzimy do młodzieży. Program jest autorstwa doktora Żelaka i się okazuje, że młodzież można... Okazuje się, że młodzież ma mądre spojrzenie na wiele spraw, co potwierdzają nasze badania, a po drugie ulega wpływom. To jest i zła, i dobra wiadomość. Zła, jeśli to nie my będziemy osobami, które będą starały się te wpływy na młodzież wybierać. A dobra, jeśli to właśnie będziemy my, jeśli uda nam się zintegrować te środowiska wokół młodzieży, szczególnie dorosłych, którzy są wokół nich, wtedy można, ten przekaz jest dosyć bardziej jest jednoznaczny i można dużo zrobić. I młodzież jest na to otwarta. Jak mówiłem, autorem programu jest dr Żelak. Jest to efekt jego wieloletniej pracy, jego i jego rodziców. Jego rodzice również w profilaktyce sporo pracowali i zajmowali się badaniami. Tutaj jak pan profesor mówił, że ma 4 córki, tak sobie pomyślałem, że jako niedoszły piłkarz, że to jest remis między doktorem Szymonem Żelakiem a panem profesorem, ponieważ no, dr Żelak też ma 4 córki. Także przejdę, to jest też również, dr Żelak jest autorem książek, które można nabyć, polecam obie, jedna jest specjalistyczna, druga dla wszystkich rodziców, proszę się nie sugerować tytułem Dziki Ojciec, to jest również dla mam. I reprezentuję tutaj też Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który zajmuje się badaniami naukowymi nad młodzieżą i są to badania na szeroką skalę, będę część z nich dziś prezentował. Tworzenie programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności, czyli poddanych ewaluacji przez organy zewnętrzne. I zajmujemy się ciągłymi badaniami ewaluacyjnymi oraz szkoleniem trenerów i systemem monitorowania jakości. Program, tak jak mówiłem, jest przeznaczony dla gimnazjów, dla dużych grup młodzieży. Ale zanim przejdę do programu, to chciałem wprowadzić trochę wyników badań. To będą wyniki na młodzieży gimnazjalnej z klas drugich, trzecich. Próba prawie 7 tysięcy osób z 8 województw z okresu jesień 2010, jesień 2012. I otóż głównymi zadaniami rozwojowymi okresu dojrzewania według teorii psychologicznej Ericksona jest akceptacja własnej płci, własnego ciała, przyjęcie zdrowego modelu roli płciowej oraz nauka zdrowego stosunku do płci odmiennej i kierowanie własną seksualnością. Seksualizacja idzie pod prąd tym takim zadaniom, ponieważ powoduje brak akceptacji, uprzedmiotowienie człowieka, kobiety i utrudnia kierowanie własną seksualnością. I teraz taka skala postaw wobec seksualności, która może być wskaźnikiem seksualizacji. Czyli na ile młody człowiek, 14-15 lat, został już poddany tej seksualizacji i co z tego wynika? Dodam jeszcze, że program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów łączy profilaktykę różnych zachowań ryzykownych młodzieży. My nie skupiamy się na seksualności, jest to duża część u nas w programie, ale również jest w tym programie profilaktyka przemocy, alkoholu, narkotyków, wczesnych kontaktów seksualnych, HIV, AIDS i ogólnie takie też oczywiście jest to przedstawione w sposób, który polega na wychowaniu do miłości i odpowiedzialności. I ta skala składa się z 6 pytań. Z racji ograniczeń czasowych nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale jakie są wyniki? Zobaczmy.
Dodam tylko, że ta jedyneczka, czyli wszystkie wyniki, które są pod jedynką, ta jedynka oznacza najniższy poziom tej seksualizacji, czyli najzdrowsze podejście młodego człowieka jest tu, a piątka to są osoby, które najbardziej zostały poddane seksualizacji, czyli traktują seksualność jako coś, co ma służyć przyjemności, również takiemu podejściu bez odpowiedzialności. I zobaczmy. Związek seksualizacji, czyli osoby, która została poddana seksualizacji, a występowanie myśli samobójczych, i tu mówimy o procentach. Najwyższa różnica jest, chodzi o to, czy ktoś miał taką myśl samobójczą w ciągu ostatniego roku. Najwyższa jest u dziewcząt, ponieważ to dziewcząt dotyczą te myśli najczęściej. Jeśli osoby, które miały najniższy poziom seksualizacji, dziewczęta 24% myśli samobójcze, najwyższy prawie 60%, prawda? Czyli widzimy, jak to pójście za tą przyjemnością, za żadnymi zobowiązaniami wywołuje jakąś pustkę. Poczucie, że to nie wszystko. Poczucie, że okej, jest może fajnie, ale to nie spełnia mnie jako człowieka, jako kobiety. Zobaczmy dalej. Związek seksualizacji z upijaniem się chłopców. Weźmy ten wynik. Chłopców, którzy upijają się 4 razy więcej w miesiącu. Jeśli był taki młody człowiek, poddany, nie uległ seksualizacji, to wśród tej grupy niecały 1% chłopców upija się 4 razy lub więcej w miesiącu. A chłopiec, który został poddany tej seksualizacji, uległ jej 14% wśród tej grupy jest chłopców, którzy się upijają. Czyli kilkunastokrotnie, wielokrotnie większy odsetek chłopców upijających się. Idźmy dalej. Upijanie się dziewcząt. Również widzimy, właśnie ten najbardziej drastyczny przykład, 1,6% do 21% w tej grupie poddanych seksualizacji, która uległa tej seksualizacji. Związek seksualizacji z wczesną inicjacją seksualną. W grupie, która nie uległa seksualizacji, chłopcy 2,6% jest po inicjacji seksualnej, chłopcy 1,4% i odpowiednio 28%, prawie 1/3 i ponad 1/3, prawda? Tych, którzy tej seksualizacji się zostali poddani. Też jeszcze taki jeden wniosek, że można by pomyśleć, no ale może to nie zależy tylko od tych czynników, prawda? Może to, nie wiem, jakieś inne wychowanie, może właśnie ktoś już się wcześniej upijał. I tutaj warto wiedzieć, że jeśli dwie osoby nie różnią się pod względem płci, wieku, sytuacji rodzinnej, religijności, korzystania z alkoholu, źródła wiedzy o seksualności, one się nie różnią, ale jedna z tych osób ma o 2 punkty wyższy wynik na skali seksualizacji, to jednocześnie ma 4 razy większą szansę bycia po inicjacji seksualnej. I tutaj jeszcze warto zauważyć związek seksualizacji z byciem sprawcą przemocy fizycznej i sprawcą werbalnej przemocy o podtekście seksualnym, czyli żarty, czyli jakieś też upokarzanie w kontekście seksualnym drugiej osoby. Krótko mówiąc, seksualizacja hamuje rozwój psychoseksualny człowieka, a oprócz tego prowadzi do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest samo uprzedmiotowienie się dziewcząt. Czyli kobieta, dziewczyna sama zaczyna postrzegać siebie jako osobę, która no w zasadzie to pozostaje jej tylko być atrakcyjną pod względem seksualnym. I wartość swoją opiera właśnie na tym, na atrakcyjnym wyglądzie. I oczywiście tych konsekwencji samouprzedmiotowienia się jest bardzo, bardzo dużo. Ustanowiąc skutek seksualizacji, bardzo szkodliwy, i zobaczmy, w jakim stopniu młodzież mu ulega. To z kolei również wyniki teraz będą naszych badań. Na grupie tutaj mamy ponad 3000 młodzieży. Wiek pierwszego kontaktu z pornografią. To jest w pewnym sensie ten wykres uzasadnia, czemu my sporo mówimy o seksualności, o współżyciu, o odpowiedzialności w tej sferze. No bo czasem można powiedzieć, że 14 lat to nie jest za wcześnie, prawda? No my już wchodzimy w takim czasie, w którym już kontakty z pornografią, z tym przekazem, który jest pozbawiony odpowiedzialności i odpowiedniego kontekstu człowieczeństwa, no już jest, prawda? Więc widzimy, że
znaczny procent przed 14 rokiem życia. Teraz już nie będę zliczał, ale widać, że jest to ponad 2/3, miał kontakt z pornografią. Zobaczmy, celowe oglądanie pornografii w ciągu ostatnich 30 dni. Tu już jest próba młodzieży, prawie 7 tysięcy. Widać, że ten problem bardziej dotyczy chłopców. I 14% chłopców w tym wieku ogląda pornografię więcej, praktycznie codziennie, albo nawet kilka razy dziennie. Prawda? To jest spory odsetek tej dziewczyny. Dziewczęta jakby do tej sfery, do tej pornografii podchodzą w bardziej taki ostrożny sposób. Ale znowu pytanie do młodzieży. Czy uważasz, że dostęp do młodzieży do treści pornograficznych w internecie i mediach jest zbyt łatwy? Zobaczmy, 93% dziewcząt i 81% chłopców twierdzi, że jest zbyt łatwy, czyli to jest taki przekaz, wiecie, no jak jest, no to zaglądamy, prawda? No nie pilnujecie, prawda, nie, was to też niezbyt interesuje, no to jak jest dostępne, no to czemu nie? I kolejne pytanie, przekonanie o zbyt dużym eksponowaniu ciała i wyglądu w mediach. Tutaj widać, że to też bardziej doskwiera dziewczynom, chociaż chłopców też jest ponad połowa, którzy twierdzą, że jest zbyt eksponowany wygląd i ciało w mediach, czyli właśnie ta seksualizacja. I teraz przykłady, które również pokazujemy na szkoleniach w szkole, rodzicom, żeby zwrócić uwagę na przestrzeń publiczną. To jest niebezpieczne, ponieważ faktycznie seksualizacja prowadząca również do zainteresowania tą sferą, później do uzależnienia od masturbacji, od pornografii, ona jest często takim pierwszym czynnikiem, pierwszym zachowaniem ryzykownym, w które wchodzi młodzież. Nie pierwszy jest alkohol czy narkotyk, tylko właśnie to. A to jest w pewnym sensie legalne, zobaczmy. To jest reklama nawigacji. Wymień starą na nową. Wykorzystaj mnie. Tu chodzi o to, żeby ten billboard wykorzystać. Ten billboard. Można zadzwonić i sam umieścić swoją reklamę. Oczywiście kontekst jest jednoznaczny. Od września dajemy za darmo internet do kablówki. To jest centrum Warszawy. Ta reklama dosyć szybko zniknęła po protestach, no ale ona ma 20 na 20 metrów. Opuszczamy na maksa ceny. Reklama zupek w proszku. I to tak wisiało w takiej formie. Oczywiście te zupki są doklejane za miesiąc czy tam za 3 tygodnie. Taka jest jakby chęć zainteresowania. Tutaj już wiadomo, jest takie już typowo przedmiotowe traktowanie dziewcząt, no ale nawet takie drobniejsze jakieś lokalne firmy, prawda? Tu mamy na górze reklamę Ubojni Drobiu, a poniżej wynajem sprzętu budowlanego. Jeszcze dwa słowa w tym kontekście o konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tutaj warto zauważyć takie stwierdzenia, jak strony zachęcają sektor prywatny, sektor technologii, żeby z należytym szacunkiem do wolności wypowiedzi i niezależności. Prawda? Czyli to jest taka mowa, która w zasadzie przyzwala na to, żeby takich form no jakby niejednoznacznie określać, i to dużo jest po stronie, dużo jest, jeśli chodzi o tą konwencję, po stronie tych firm prywatnych, prawda? Dużo im się jakby zostawia w ich rękach. Mówi się o współpracy z sektorem prywatnym, prawda? Czyli dogadywaniu się, ale nie ma jakby jasnych wytycznych, żeby czegoś nie robić. Dobrze, i teraz jeszcze a propos, to jest jedna, to teraz będą slajdy, które mówią o tym, jakie podejście ma młodzież. I my te slajdy pokazujemy młodzieży. To jest jeden ze sposobów pracy profilaktycznej. Chodzi o zmianę przekonań normatywnych. O to, żeby sama młodzież, jak my im te wyniki pokazujemy, a ich siedzi na sali 150-160 osób na przykład, żeby zobaczyła, co jest normą, a co nie jest. Co myślisz o współżyciu seksualnym? Jak pokazujemy wyniki, to mówimy im, zobaczcie, tylko 20% młodzieży w waszym wieku, i to są autentyczne nasze wyniki badań, uważa, że to jest tylko taka podniecająca zabawa. Większość z was, ponad połowa, już wie, że to jest coś ważnego i wspaniałego.
I to bardzo pomaga młodzieży, która no, ma takie poglądy mądre, a często jest zakrzyczana przez swoich współkolegów, którzy myślą inaczej, żeby pomyśleli, kurczę, no, jestem w większości, to bardzo pomaga. Zobaczmy inny wynik. To jest z podziałem na płeć. Widzimy, że tutaj dziewczynki również bardziej odpowiedzialnie podchodzą do tego. Kolejny wykres. Czy lepiej rozpocząć współżycie seksualne będąc nastolatkiem czy dorosłym? Ale dorosłym nie rozumianym jako 18 lat, tylko jako to, że ja już za siebie jestem odpowiedzialny, jestem w stanie się utrzymać. I zobaczmy tutaj wyniki. 21% uważa, że nastolatkiem, ale jeszcze więcej uważa, że będąc osobą dorosłą, dojrzałą. Czyli większość młodzieży myśli rozsądnie. I to w najtrudniejszym wieku, prawda? Kiedy te hormony po prostu szaleją. I jest to na pewno dla nich wtedy duża jakaś trudność. Tutaj mamy również z podziałem na płeć. Widzimy, że 3/4 dziewcząt takie ma podejście. I kolejny wykres. Wolałby bratkę, na której jest pobudzenie i dążenie do kontaktu seksualnego, czy rozmowa i bliskość psychiczna? I tu młodzież znowu mądrze odpowiada, bo tak jest, bo oni mają taką potrzebę również bliskości, rozmowy, a niekoniecznie... No ja na pewno zanim trafiłem do programu, myślałbym, że odwrotne są proporcje. Prawda? Zobaczmy dalej. No to jeszcze z podziałem na płeć. Że znowu więcej dziewcząt ma tego typu podejście. I teraz jeszcze takie elementy programu dla młodzieży. Również omówię króciutko, jak to wygląda, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą. Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o naszą pracę, podstawową pracą jest to, żebyśmy my mieli zgodność życia z treściami, o których mówimy. I tutaj trenerzy są osobami, którzy mają właśnie podejście do seksualności. Mają tą sprawę poukładaną w głowie. Wiedzą, że nie jest to jakaś tylko drobnostka. Również pracując z młodzieżą, tą postawę szacunku przekazujemy, odnosząc się do nich we właściwy sposób. Oni wtedy chętnie się angażują. Oczywiście jest to specjalne szkolenie się odbywa trenerów, którzy wiedzą, jak pracować. Autentycznie szanujemy tą młodzież, jest w niej duży potencjał i to nie jest jakieś takie wyuczone. Ukazywanie człowieka w kontekście wszystkich aspektów człowieczeństwa. To jest podstawa, żeby tą seksualność umieścić, mówimy, że ona mieszka tutaj w zielonym kolorze, żeby umieścić w kontekście całego człowieka. I zachęcamy wprost młodzież, zostań gwiazdą. Czyli oprócz sfery cielesnej, która jest ważna, potrzebna i piękna, i oprócz sfery uczuciowej, która również w okresie dojrzewania jest bardzo taka silna, bardzo oddziaływuje, bo młodzież bardzo ją odczuwa, no to żeby zbudować miłość, bo o niej mówimy, trzeba uruchomić pozostałe sfery człowieka, rozum, sferę duchową. Nawet wprost mówimy, że kolor niebieski jest najważniejszy, ponieważ najbardziej trzeba go wyćwiczyć. Nie trzeba ćwiczyć aż tak bardzo tych pierwszych dwóch sfer, no, a rozum i sferę duchową, tak one się same nie rozwijają. No i więzi z innymi. No i właśnie wpisanie tej relacji seksualnej w kontekst miłości, szacunku i odpowiedzialności i też takiego planu, żeby zbudować taką miłość na całe życie, o której zdecydowana większość ludzi marzy, no to trzeba jakby tą relację seksualną traktować jako coś ważnego i wspaniałego, ale jeśli za szybko wejdzie młodzież w pewne zachowania, to może być źródłem zranień, pewnych rzeczy się później już czasem nie da odkręcić, że jest to sfera tak piękna, cenna i ważna, że warto z nią poczekać na właściwą osobę. I nasz program jest profilaktyką pierwszorzędową, zachęcającą po prostu do wstrzemięźliwości. Że warto poczekać, warto się zająć pasjami, warto się zająć rozwijaniem siebie, a na to przyjdzie czas. Właśnie, wspieranie pozytywnego rozwoju młodzieży, tego, że zachęcamy ich, rozmawiamy z nich, jakie macie pasje, co robicie, wolontariat, super, prawda, działajcie. Zachęcamy ich do tego, żeby na tym się skupiali. Na tym się rozwijali. Zmiana przekonań normatywnych też mówiłem. Też ważne jest rzetelne ukazanie konsekwencji tych zachowań ryzykownych. I to się tyczy zarówno alkoholu, narkotyków, jak i właśnie też tej sfery seksualnej. My podchodzimy do tego w ten sposób, że każde zachowanie
15-latka w kontekście jakiejś relacji seksualnej z drugim nastolatkiem lub z drugim człowiekiem jest zachowaniem ryzykownym. Dlatego, że nie są w stanie 15-latkowie ponieść konsekwencji z tego, że może być z tego, prawda, dziecko, czy może jakaś choroba później. No powiedzmy, że się pojawia niechciana ciąża w wieku 15 lat, to my wprost mówimy młodzieży, to nie jest tylko sprawa między tobą a tą dziewczyną, czy tym chłopakiem, bo w takim przypadku trzeba zrobić naradę rodzinną, wziąć rodziców jednej chłopaka, wziąć rodziców dziewczyny, czasem dziadki się muszą włączyć i zadawać sobie trudne pytania. Co teraz, czym się mamy uczyć dalej, jak tutaj w ogóle połączyć naukę, nie wiem, z pracą i jeszcze z opieką nad dzieckiem. No trudne tematy i to jest ukazanie tych konsekwencji, których oni nie są w stanie jeszcze udźwignąć. Edukacja medialna, sporo mówimy o tych przekazach właśnie z mediów, jakie one są, jak one płyną. Ich zachęcamy młodzież, żeby raczej szukała wzorców wokół siebie i tutaj jak pani redaktor mówiła o tym, że czasem z powodów systemowych rodzice trochę są nastawieni kontra nauczycielom, prawda? Wszyscy też trochę kontra uczniom, no bo jest trudno, prawda? Czasem jest to zrzucanie też odpowiedzialności. To, jak, to nasz program składa się właśnie i z części dla młodzieży, i z części dla rodziców, i szkoleń dla Rady Pedagogicznej. Przez co my staramy się zintegrować to środowisko i pokazać, że my chcemy tutaj wspólnie działać na rzecz dobra dzieci. I angażujemy młodzież w przekaz treści profilaktycznych i promocję zdrowego stylu życia. Widzę, że będę musiał przyspieszyć. To jest na przykład pomysł jednej z uczennic. Taka opaska, pomyśl symbolizująca rozum. Mamy festiwal twórczości. Tu mamy młodzież ubraną na niebiesko. Oczywiście drugiego dnia poprosiliśmy, żeby przyszli ubrani na niebiesko. Symbol rozumu, symbol ducha, sfery duchowej. Udało się. Mamy również tutaj pracę, widzimy młodzież, to jest praca dziewczyny Roxany, młodzież na niebiesko ma koszulki, a wokół jakby no tutaj te sfery inne i to jest wywołanie do symboliki gwiazdy. Tutaj mamy też dziewczynę w takiej koszulce, też nie powiem wszystkiego, ale spróbuję jeszcze przyspieszyć. Mówimy też młodzieży o tym, że są dwa rodzaje kobiet, kobiety bliskie i ważne, ale są też z tego drugiego bieguna. Jak pytamy, jaka to kobieta bliska i ważna, no to na ogół chórem odpowiadają mama i mówimy, zgadza się, ale i przebywając z mamą, uczysz się traktować kobiety jak całą gwiazdę. Wiadomo, że mama to nie tylko ciało i uczucie, ale sfera rozumu, ducha. No i jest też drugi biegun, kobiety z pornografii z agencji. I nasz przekaz jest taki, jeśli w tym wieku, kiedy się formujesz, będziesz traktował koleżanki i znajome, i w ogóle wszystkie kobiety, jak kobiety z pornografii, czyli o podteksty seksualne, tylko to spojrzenie na drugą, na kobietę właśnie w kontekście seksualnym, to nie wyćwiczysz umiejętności patrzenia na kobietę jak na całą gwiazdę. Będzie ci trudno zbudować tą miłość, będzie ci trudno znaleźć dziewczynę, bo ona nie będzie się przy tobie czuła jak gwiazda. A dziewczyny są warte tego, żeby się czuły jak całe gwiazdy. Pędzę dalej. To szkolenie dla Rady Pedagogicznej, tylko dodam, że zwracamy uwagę na regulaminy, które już są w szkołach, prawda? A propos też ubierania się dziewcząt. Chodzi o to, żeby no, nie rozpraszały, prawda? Żeby i siebie, bo badania pokazują, że dziewczyna, która się tak ubiera, również się rozprasza w szkole i to wpływa na jej umiejętności poznawcze, ale też oczywiście kolegów czy nauczycieli. I spotkanie dla rodziców. Bardzo mi zależy, żeby to powiedzieć. To jest pytanie, jacy dorośli z otoczenia, którzy są obecnie najważniejszymi przewodnikami w życiu, wybierz trzy osoby. Zobaczmy, 84% wybiera mamę, 63% mamę, na trzecim miejscu babcia, rodzina numer jeden. Bez dwóch zdań i to są odpowiedzi młodzieży. Natomiast, co jeszcze? Skąd młodzież, jak pytamy, skąd młodzież czerpie wiedzę o miłości? Jak państwo myślą, skąd? W pierwszej kolejności. Rodziców, zgadza się, zobaczmy. 75% od rodziców wskazuje. Skąd młodzież czerpie wiedzę o seksualności? No tutaj już mamy pierwsze miejsce internet, drugie rówieśnicy, trzecie rodzice. I ostatnie pytanie, a którym źródłom najbardziej ufasz? Wiedzy o seksualności i miłości. Rodzice 84%. To znaczy, że oni chcą od rodziców usłyszeć te treści o miłości i o seksualności, no ale my często mamy z tym problem, prawda? Ja zachęcam do tego, żeby szukać takich
zajęć są prowadzone, jak rozmawiać z dziećmi, jak to jest dla nas też trudna sfera. No chociażby z tego, dlatego, że jest to sfera intymna i często nie jest łatwo nam o tym mówić. Ale ja zachęcam, żeby tego, ten temat poruszać w domach. I zachęcamy do tego, żeby, to jest taki cytat z doktora Wulikowskiego, zachęcamy o to, żeby dbać o swoje małżeństwo. To jest najważniejsza rzecz, jaką można zrobić dla swoich dzieci. To jest taki cytat. Najważniejsze, co ojciec może dać swoim dzieciom, to uczciwie, mądrze, wiernie i dozgonnie kochać ich matkę. Krótko mówiąc, pokazując związek relacji jako związek gwiazdy do gwiazdy. I kolejna rzecz, ostatnia już, zmotywowanie do pogłębienia relacji z dzieckiem, czyli słuchanie, rozmowy, randki w cudzysłowie. Ja to usłyszałem na szkole rodzicielstwa w Łodzi, jak byliśmy z żoną. Prowadzący zachęcał, żeby ojcowie zabierali córki na właśnie w cudzysłowie randki. Co to, czyli takie spotkanie, wyjście do restauracji, posłuchać swojej córki. Co u ciebie? Nie że jak w szkole, tylko co u ciebie? Jak się czujesz? Prawda? W czym ci mogę pomóc? Spokojna rozmowa oparta na szacunku to jest najlepsza metoda, żeby później córka znalazła zięcia, który nam pasuje. Prawda? Ponieważ ona będzie miała doświadczenie szacunku przez ojca i osoby, która do tego szacunku nie będzie w pewnym sensie dorastać, ona będzie od razu odrzucała jakby automatycznie. No i zachęcamy też do męskich wypraw ojców. Ja tak trochę cisnę ojców, bo wiem, że no widzimy, mamy tam nieźle wypadają w badaniach, my trochę gorzej. Męskie wyprawy, prawda, zmagajmy się, trućmy takie jakieś elementy, które pomagają no, zmierzyć się z sobą. Tak w skrócie mówiąc, ojciec, pierwszy bohater syna, pierwsza miłość córki. I już naprawdę kończąc, to jeszcze jest mapa realizacji programu. Około 110 realizacji teraz na jesień było w szkołach. Tutaj jeśli ktoś by chciał się dowiedzieć więcej na temat programu, jest też stoisko Głos, Fundacji Głos dla Życia. Tam pani Ania może odpowiedzieć. Ja też zachęcam do tego, żeby jakieś pytania zadawać. Pędzę, przepraszam, że tak przedłużyłem, ale jak się dobrze do mikrofonu, to dziękuję.